Gladius Prime was once a planet of peace. A prosperous colony of the Imperium. We built and thrived. Then we dug too deep. We found something ancient. A forgotten terror from a bygone era. Then it awoke. And there was only war on Gladius Prime. Hej, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Warhammer 40 000 Relict of the War. No i powoli przygotujemy się na odparcie dość silnej inwazji wojsk chaosu, wyposażonych zarówno w potwory, jak i latające maszyny demoniczne, tak to się powinno nazywać chyba. Więc to, co ja bym chciał tutaj zrobić, to najpierw jest zwerbować jeszcze jedną załogę predatorów, ale tego zrobić nie mogę. Dodatkowo mamy tutaj jeszcze Lords of Skull, ot tak, żeby nam się nie nudziło. Więc powiem szczerze, że mój powrót, przynajmniej z częścią wojsk szturmowych, jest jak najbardziej uzasadniony. Tutaj staram się jedynie coś zrobić, więc nie jestem pewien, czy oni wykorzystali już ruch, jeszcze nie, więc postaram się ostrzelać i wyeliminować, jeżeli będzie taka możliwość. Jak nie, to oczywiście będziemy dalej uciekać pod kolejne nasze obiekty. I co my możemy sobie tutaj jeszcze zrobić? Słuchajcie, no wy na pewno stoicie. Was się pozbędziemy. Strasznie mi to skacze i zauważyłem, że nie jestem w stanie za bardzo ich tutaj, słuchajcie, pokonać. Co mnie tak drażni troszeczkę, więc będę musiał prawdopodobnie sprowadzić kapelana do pomocy. Tu natomiast weźmiemy sobie naszego kapitana w to miejsce, żeby przejąć punkt. Od razu miecz energetyczny. Podejdziemy trochę bliżej. Jeszcze to przeżyją, ale dodatkowy strzał już nie. Dobra, będziemy szli w grupie. Nie chcę się za bardzo rozdrabniać tutaj na pomniejsze sektory. I co bym chciał teraz zrobić? Możemy spróbować użyć na nich granatu 2837. Nie, to będzie lepsze jednak zaatakowanie zwyczajnie. No dalej będziemy starać się tutaj spunktować. Tylko ja mam wrażenie, że oni mają jakiś niesamowity wręcz prędkość tej regeneracji. Bo teraz mają tak. Zostają na ilu? Na 7 HP. I zobaczymy, do ilu się zregenerują. Bo to już tak trochę dużo. Jednym słowem. Dobra, zniszczmy bramę. Przy okazji możemy zabrać też częściowo. Tak, ja bym chciał ich zregenerować. Na razie pojedziemy sobie jeszcze w to miejsce. Tutaj wyładujemy kolejnego naszych szturmowców. No i bastion, imperialny bastion tutaj się znajduje. No dobra. Dość takie interesujące. To ma zasięg 2, więc podejdziemy prawdopodobnie z kanonem gdzieś tutaj, będziemy go ostrzeliwać. Dodatkowo ciężkie boltery nie są super skuteczne przeciwko tego rodzaju przeciwnikom. Chyba że, słuchajcie, tutaj była kiedyś gwardia imperialna na tych terenach, została właśnie zniszczona przez orków. Tak to mogło się zakończyć. Okej, kolejna jednostka. Ta jest w tym miejscu, więc co robimy? Po pierwsze, załadujemy się już do wnętrza pojazdu. Tym jeszcze nie. Podejdziemy odbić nasz punkt. Tutaj drugi. Znaczy, pojedziemy tak. Pojedziemy najpierw tutaj, odbijemy ten punkt, później tutaj. Musimy zarówno te rury, jak i teren wulkaniczny, posterunek zająć z powrotem. Miasto. W mieście potrzebujemy więcej rekwizycji, więc za chwilkę będzie gotowa do budowy. Bohaterów na razie nie robię, choć jestem tego świadomy, że powinienem ich zrobić. Z obywatelami jest na razie spokojnie, mamy nadwyżki i z lojalnością też jest nawet dobrze. Jak spadnie nam lojalność, to będzie troszeczkę porównywalne do takich sytuacji jak z cywilizacji. Jak przeżyją? Okej, przeżyli.
Ale za chwilę przyjdą kolejni. No, nareszcie się wycofał. I to jeszcze do ruin, gdzie będzie miał większą odporność. Cudownie. O, sztycham jeden. Z tym trochę gorzej będzie. A ta dziadyga jest mocna. Generalnie ciężki niszczyciel jest jednostką, która naprawdę potrafi za... no, dość solidnie przygrzmocić. Więc co możemy zrobić tu? No ja bym wolał nie ryzykować tak bardzo. Na pewno podjadę sobie... Znaczy tak, możemy też spróbować podejść w to miejsce, żeby móc ostrzelać niszczyciele. Tak samo tu. Tymi mogę się trochę wycofać. Ewentualnie zrobić skok. Nie, wycofamy się. Kapelan nie wejdzie na tą pozycję. Użyję leczenia. Nie chcę podjeżdżać też zbyt blisko, żeby nie mu, żeby móc... żeby, wiecie, być podatnym na ataki jego. Chyba, że... Jak to dużo mu obrażeń zada? Sporo. To nawet byłbym w stanie tutaj podjechać. Zobaczmy, co oni mają jeszcze. A, widzicie. Są rozdzieracze. Dobra, rozdzieracze mi niewiele zrobią. My też niewiele zrobimy w tym miejscu, więc dalej się będziemy wycofywać. I sprowadzamy posiłki. Wreszcie te trzy oddziały będą w stanie już nawiązać jakąś sensowniejszą walkę z pomiotami. Teraz robimy tak. Tu jedziemy. Odparliśmy przynajmniej atak. No i powiem szczerze, że mogę nawet wystawić sobie załogę gdzieś tutaj. No i spróbować ich rozbić. Dziękuję. Zostanie jeden, to już naprawdę nie jest dużo. Teraz mógłbym podjechać w to miejsce. Nie, niestety nie damy rady sięgnąć go ogniem. Bo tak, co mi, na czym mi zależy? Właśnie chyba nad podjechaniem bliżej, bo tak, tu mamy... to od razu walimy w niego. W takim razie... przejmiemy punkt, odcinając ich od nauki i przejmiemy to. 40% więcej nauki dzięki temu. Dewastatorzy. Dewastatorów, powiem szczerze, przerzuciłbym sobie... Słuchajcie, może troszeczkę większy okręg zrobimy. Pójdziemy tędy, za kapitanem. Oni będą osłaniać ewentualnie tamtą flankę. Tu nie jestem w stanie nic zrobić, chyba że będzie akcja lewitacji, ale to wymaga ruchu. To też wymaga... To możemy osłabić w sumie trochę. Przegrzewanie się broni. Mogę podjechać tutaj, bo tu są ruiny, więc on mnie nie będzie widział. Jeżeli ja nie mogę do niego strzelić, to on do mnie też nie może wtedy. Wypalimy do niego w takim razie. Dobra, kolejne jednostki. Teraz mamy tutaj. Tak jak chciałem. Wyjdziecie tędy. Tu podjedziemy sobie, żeby nie, wiecie, prowokować bastionu na ataku. I szczerze mówiąc, mógłbym przejąć melty. Znaczy, mógłbym zrobić meltobombą, atakować. Więc pójdę do ruin, żeby mieć większą ochronę. Tutaj zostanę zaatakowany już przez ciężkie boltery, ale w stosunku do ruin nie powinno być tak źle. Super. Meltobomba. I praktycznie cała zniszczona. Zobaczcie, jakie to jest potężne przeciw tego rodzaju konstrukcją. Więc jak zastanawiam, czy tutaj jeszcze jest właśnie jeden punkt, który należałoby zająć. Więc od razu, słuchajcie, mamy tak, trzy rodzaje piechoty. To pójdziemy tą piechotą. Znaczy niech oni się zregenerują i jeszcze, bo jeszcze ich nie potrzebujemy na tym etapie. Chyba, że pójdziemy te... Dobra, nie. Nie będziemy stracić czasu. Przejmiemy sobie od razu to. Kolejna jednostka w tym miejscu. Świetnie. Czekacie. Mamy trzy oddziały dewastatorów, słuchajcie. Więc teraz mógłbym spróbować przynajmniej jakąś tam inicjatywę wykazać. W walce z tym Lord of Skull. Tylko pytanie, gdzie on jest? Wykorzystam trochę punktów. On gdzieś tutaj się czai, na pewno się gdzieś tutaj czai. Tylko boję się... No właśnie, no i tutaj go mamy. Dobra. Ile mi zadasz obrażeń od samego strzału? Puh, ja pierdziele. Wow. Absolutnie nie mam szans z nim. Straciłem czołg właśnie.
chyba, że... Nie, powinienem mieć więcej tego wszystkiego, na serio więcej, żeby w ogóle z nim walczyć. Budujemy czołg. Albo jeszcze jedno oddział dewastatorów. Zamiast czołgu. Tak, on podjedzie teraz tutaj. Ja mogę próbować go... Dobra, schowamy się za czołgiem. Zrobimy... Tylko też, wiecie, nie chcę tracić za dużo tych... Jakby ci dziadzie tutaj można było... Znaczy, beltami można by go obrzucić też, to też mu zada. Ciekawe, ile mam jeszcze tur na zabicie w ciągu 7 tur? Mam jeszcze 7 tur na zabicie go. No nie, no dobra, słuchaj, to rzucamy w takim razie wszystko na niego. Może się to uda, może nie. Mamy melty, więc... Aż tak źle nie powinno być. Jeszcze ostrzał orbitalny. Od kapitana. Nie wiem, czy jestem w stanie zrobić ostrzał orbitalny. Zasięg ruch. No właśnie, nie jestem. Ale to gdzieś na mapie jestem w stanie przyzwać, więc... No powiem szczerze, zadajemy mu jakieś tam konkretniejsze obrażenie. Gorzej, że teraz no... Niestety nie za dużo mu to zrobi. Teraz mogę podejść najwyżej gdzieś tutaj. Przypuśćmy, 3 punkty ruchu. Jeżeli on podjedzie w to miejsce, zniszczy mi czołg. Na bank mi zniszczy czołg. Więc wszystkie te melty, które mamy, może wtedy zadziała. Dobra, skoro ty nie jesteś w stanie nic zrobić, to poprosiłbym cię, żebyś przejmował kolejne obszary. Nauki mamy sporo, ale powiem tak, nauka i rekwizycja zawsze w modzie, więc pójdziemy i później zaczniemy to przejmować, żeby tutaj dojść. Koniec tury. Chyba, że Lord of Skull się nagle wycofa, to też by było śmieszne. Nie sądzę, żeby chcieli mi pomóc przy walce z władcą czaszek. No, no i moja piechota właśnie sięgnęła dna. No widzę, że nekroni też się przegrupowali. Nie wiem, czy nie będą musieli się stąd, wiecie co, wycofać. Żeby... Bo mam trochę za małe siły, żeby z nim walczyć w tym miejscu. Ja nie chciałbym stracić całego tego pszczółka wszędzie tutaj. Dlatego tak desperacko potrzebuję dropu orbitalnego. No, Lord of Skull nic nie zrobił. Jest jakaś tam szansa, że... A, tak, nie zrobił. Ostrzelał mnie i jeszcze może podjedzie do przodu. Przejdźmy tu, zajmiemy punkt, energia, więcej energii. Widzę, że niszczyciele się wycofały, okej. Okay. Ale my zrobimy tak, my sobie podejdziemy tu. W zasadzie mógłbym przelecieć, zrobić lewitację. To miejsce. Czy lewitacja mi zużywa punkt akcji? Nie. Mogę przelecieć lewitacją w to miejsce. Mogę teraz podejść tu. Dzięki czemu użyjemy umiejętności wzmacniającej obrażenia na wszystkich i zniszczymy te podłe i plugawe istoty. Myślę, że to jest świetne miejsce też do obrony, bo można tutaj dewastatorów poustawiać i mieć piękny podgląd pod wszystko, co się tam będzie działo. To teraz co? Jedziemy czołgiem, zbliżamy się, postrzelamy jego piechotę. Teraz tak, tych można wykorzystać. Tutaj bym powiedział, że ustawię się jeszcze w tym miejscu. Uuu, hello, spider! No to zabolało. Więc jakbyśmy teraz chcieli to zrobić. Jestem w stanie stąd ich ostrzelać. Mogę użyć dropu orbitalnego, albo od kapitana też. Dobra, wróćmy na razie do Lord of Skull. Bo to jest bardziej palące. Ile jestem w stanie mu zadawać obrażeń? No sporo, teoretycznie. Tylko ja się boję, że to będzie za chwilę... To będzie walka w jedną stronę. To będzie tak. 11...
Jeżeli odpalę doktrynę, może trochę więcej. Jeżeli odpalę ostrzał orbitalny, mogę zrobić to tylko raz. Ile mu to zada? Mało. Wiecie co? Może oni się na niego natną. Mają taką nadzieję. Może oni się natną. Ja się z tym wycofam. Nie będę stracił, bo ja stracę tych wszystkich dewastatorów, których tutaj mam, niestety. Więc na razie to jestem tu okopany i się z tego cieszę. Tutaj dwa kolejne oddziały. Na razie umieścimy sobie gdzieś w tym obszarze. Ostrzał w smoka. Więc tak, tu wszystko zrobione. Myślę, że tak. Stąd jeszcze, wiecie co, tych dewastatorów właśnie sobie ściągnę do pomocy. Tylko tak, nie chciałbym, bo tutaj jest taki trochę palący problem. I nie chciałbym ich stracić, więc mogę zaatakować w tym miejscu, mogę zaatakować tu. Drop orbitalny, ile mi zrobi? Sporo. Czołg na razie... Czołg mogę też przemieścić, żeby ich trochę więcej zaatakował. Robimy tak. Idziemy w tą stronę. Bo jednak czołg jest wyporny. Po prostu on może odciąć tych rozpruwaczy od możliwości dojścia do naszej głównej... głównych sił. Co to w ogóle ma? To ma zasięg 2. Sprzężony emiter cząsteczkowy i to ma zasięg 1. Okej, dwóch bohaterów sobie powinno z nimi poradzić. Odpalmy Signum. Co mi da taktyka dewastatorów? Kolejne 40. Znaczy kolejne 2 celności. No to mi chyba nie boostuje obrażeń. Dobra, na razie zrobimy tak. Tutaj tak samo. Jeszcze ich ostrzelamy. Ci mieli przejąć punkt, który się znajdował. Chyba gdzieś tu. Nie pamiętam już dokładnie. Dobra, wejdź. A, oczywiście, Vespidzi. Granatem odłamkowym ich. Są w ruinach, więc będą mało obrażenia odnosić. No i teraz robimy tak. Może tą zwykłą piechotą zaatakujemy. Tutaj przejmiemy sobie od razu punkt. Dewastatorzy zapakują się do środka. W tym miejscu czekamy. Po prostu okopaliśmy się i będziemy czekać. Kolejna jednostka, tak samo. Czekaj, czekaj. Miasto natomiast niech produkuje... Ja mam wrażenie, że dewastatorzy to najlepsza moja obecnie jednostka. Ale tak się zastanawiam, mamy 19. Za chwilę będzie potrzeba więcej dormitoriów. Potrzebuję cały czas jeszcze więcej rekwizycji, więc ja będę cały czas, słuchajcie, produkował sobie te budynki związane z rekwizycją. Na razie. Zaraz po... A nie, czekajcie, bo mamy pole... To nie, to kolejny oddział dewastatorów. No i mają po prostu piękny zasięg i są w stanie eliminować w zasadzie każdy rodzaj jednostki poza lekką. A tutaj widzę niewiele lekkiej piechoty. Chaos jest posiadają poza tak zwanych demonicznych maszyn i one potrafią być problematyczne. Nie wiem jak on to zrobił, ale chyba się uleczył do pełna. Jakieś straszne obrażenia ci Vespidzi mi zadają. Aż anormalne. Dobra, podjedźmy na razie tu, zbierzemy naszą piechotę. Teraz wracamy w to miejsce, jak to wygląda? No, powiem szczerze, że tak konkretnie biją. Wejdźmy sobie tu, do lasu, żeby mieć troszeczkę więcej, wiecie, ochrony przed nimi.
Raz wejdziemy tu. I zabieramy się może w taki sposób, żeby jeszcze móc ostrzelać we speedów. Super. Bo tu już nie było nic. Żadnego przeciwnika, który mógłby mi cokolwiek zająć. Jeżeli przejmiemy jeszcze ten punkt, no to mamy cały ten dół z mapy w zasadzie zabezpieczony. Następnie. Możemy wyeliminować... Tak, ja bym chciał, żeby ci odpoczęli na przykład. Czołg niekoniecznie byłby dobrym pomysłem, żeby tam atakował. Pójdziemy na razie kapłanem. Przejmiemy od razu kolejne 10% do nauki. Lecimy tak. No i proszę, dzień dobry. Więc tak, kapitan do przodu, na otwarte pole, niestety. Wy do lasu. No i możemy próbować go strzelać. Nie wiem, czy nie powinienem wycofać tego czołgu, żeby się trochę zregenerował, wiecie? I tak zrobię. Na razie idziesz tu, regeneruj się. Tym mogę podjechać trochę bliżej. I również tutaj podjąć decyzję o regeneracji, nie będę atakował. No i tutaj jestem w stanie ich zabić. Ok, to atakujemy od razu. Pięknie. Za 4 tury będziemy mogli zrzucić kolejną fortecę i chyba wzmocnię sobie ten region. W związku z oskrzydlaniem coraz mocniej tutaj jednostek nekrońskich. Ok, no i tutaj oczywiście też naprawiamy. Mamy jeszcze jedną w ogóle fortecę nekrońską. Więc nie wiem, czy jej nie powinniśmy zniszczyć, bo tak mi się wydaje, że to jest główna siedziba nekronów. To by odpowiadało przynajmniej miejscu na mapie, gdzie powinni oryginalnie stacjonować i startować. Dobra, kogo możemy tutaj sobie jeszcze próbować ostrzelać? Co dalej tego smoka będę starał się bić. Dali mi trochę czasu. Postaram się przejechać. I zobaczymy, czy to da radę w ogóle przedostać nasze jednostki, bo to jest ostre przebijanie się przez wroga. I teraz tak. Wy idziecie tu. Pięknie. To jest najbardziej wysunięty nasz przyczółek i to mnie trochę martwi. Kolejny oddział przerzucimy sobie tutaj, żeby zrobić takie gniazdo ogniowe na wszystkie te pola, które będą tutaj przyległe. Potrzebujemy jeszcze tutaj dewastatorów. Okej, mamy kolejny tutaj punkt zrobiony, świetnie. Co robimy dalej? Więcej rekwizycji. I koniec tury. Nie wykonam tego zadania z Lord of Skull. Nie w momencie, gdy mam taką inwazję chaosu. Bo to cała armia chaosu na mnie wali. Wiecie, to nie tylko zwykli tam powiedzmy Chaos Space Marinesi, tylko także obliterajtorzy i tak dalej. Ło! Poszły melty. Dobra, mam nadzieję, że piechota przetrwa. No ale po to oni są, prawda? I teraz powinni się wysypać z transportera. To nie wiem, czy będzie coś takiego jak... O, nawet nie wiedziałem, że taka mechanika jest, że... No to nieźle się zrobiłem. To muszę uważać w takim razie, żeby nie tracić ich w transportowcach. Bo oryginalnie na stole powinno być to w tym... Myślałem, że tutaj jest ta zasada oddana, ale oryginalnie powinno być to zrobione w ten sposób, że nasze jednostki rzucają tak naprawdę kością, czy są oszołomione, czy odnoszą straty, czy pojazd wybucha na przykład i tak dalej. Tutaj natomiast widzę, że... panie, grubo, jeżeli miałbym być szczery. W takim razie transportery bardzo mocno tracą teraz na jakimkolwiek znaczeniu militarnym, poza takim czystym transportem, wiecie, od daleka, oddalonych miejsc, bo są piekielnie niebezpieczne. Serio. Dobra, ty się zregeneruj. My jedziemy dalej wesprzeć oczywiście teraz ten punkt. Mamy wszystko zrobione. No bo straciłem dwie jednostki piechoty w tym momencie. Wcale mnie to nie cieszy. Dobra, podejdziemy bliżej. Tu zaatakujemy od razu. Tak samo w to miejsce. I mamy Spidera, świetnie. No to Spidera. Ile mi zadasz obrażeń tym czymś? Nic mi nie zadasz. Ty jesteś pojazdem, więc teraz możemy spróbować, słuchajcie, zadać mu takie obrażenia. Mamy tak, 5-5. Lub... Zobaczymy może coś więcej.
nagrzewanie się na szczytury. Nie wiem tak naprawdę, jak to działa. Jest napisane, że minus 18 punktów życia, nagrzewanie się 3 tury. Przeklina broń zasięgową wskazanej wrogiej jednostki, zdaje jej również obrażenie, jeśli jest pojazdem. No ona jest pojazdem. Nie, wielki potwór, klasyfikacja. Dobra. To nie jest w takim razie pojazd. Zła klasyfikacja. Tak nawet myślę, czy już nie podejdziemy, żeby atakować miasto. Powiedzmy tak. Ile to ma... Jaki to ma zasięg? Bo to ma straszny zasięg. Czasem warto uważać z podchodzeniem tak blisko. Mogę spróbować tych trochę podleczyć. Tych przerzucimy też trochę bliżej. No i przede wszystkim... Szkoda, że nie użyłem fali uderzeniowej. Bo to by było bardziej wydajne. Kopnę sobie jeszcze okiem, żeby zobaczyć, czy coś się tutaj kryje. No mają krypteka. Tutaj mają... Ciekaw jestem, czy daleko mają na przykład do opracowania monolitu. Monolit jest najpotężniejszą jednostką. I teraz zrobimy tak. Myślę, że możemy tą armią spróbować uderzyć na ten punkt, żeby to sobie odkryć. I wiecie, wyrzucić sobie tam te las kanony i bronić się transporterem. Tak, wy oczywiście bronicie tego punktu. Mamy kolejne las kanony, fantastycznie. Powiem szczerze, że te las kanony by poszły może tutaj na wzgórze. Okej. Zwykła piechota. Czołgi by się przydały na pewno. Zbudujemy jeden czołg. No i przejęli mi. Kurczę, stracimy troszeczkę wpływów. Ale jestem mega ciekaw, jak ta... Bo tutaj, zobaczcie, wbili się nam dość mocno, nie? Jeżeli zaczną przejmować te tereny, to będę stratny. Mocno stratny. Dobra, pająk się przemieszcza. Nekrońscy wojownicy dostali tarczę. Hello. Ale oberwią. Bo od dwóch oddziałów nawet oberwą. I zostaną zniszczeni. Nawet od trzech oberwą, jeżeli nie przeżyją. Bo ten też się, wiecie, jest na Overwatchu. Czyli na straży. O, to miasto nekrońskie w takim razie już nie istnieje. Teraz tak, uderzymy sobie, słuchajcie, zrobimy tutaj falę uderzeniową. Dziękuję. Teraz mógłbym... Znaczy tak, mogę zaatakować tutaj kapitanem. Będę tu, stąd mogę już atakować miasto, co mnie cieszy, więc podjedziemy sobie z tej strony bliżej. A, rozpruwacze. Niezbyt dobrze, dobra, no to tu atakujemy, tak? A, jeszcze możemy zrobić zwiększenie obrażeń. Przypuśćmy, że będziemy atakować... No ja już mogę miasto atakować. Tu podejdę kapitanem. Dostanę od miasta mocno. Ale chodzi mi o to, żeby zniszczyć ten oddział. No, kapitan się może leczyć, to jest właśnie najlepsza rzecz. Obrażenia, jakie oni zadają, są minimalistyczne. 7-1, 7-8... Zwykły atak zadaje im więcej. Mają dużą odporność w takim razie. Podchodzimy tędy. Podchodzimy tu. Wami natomiast mogę podejść tu, żeby też ostrzelać rozpruwaczy. Ale tu mi bardziej zależy na tym, żeby jednak w to miasto przygrzmocić. Chyba, że wyeliminujemy ich całkowicie. O tak, możemy zrobić też w ten sposób. Słuchajcie, miasto poczeka, a ci rozpruwacze mogą jeszcze stanowić zagrożenie. No później jak podejdą tutaj, to będę musiał się odrywać i ich eliminować. No i przy okazji jeszcze atak ze strony na tego pająka. Dobra. Nekronów mocno ciśniemy. Ten predator spokojnie niech sobie stoi. Się regeneruje. Wy tak samo. Tych zabieramy. No i podjeżdżamy sobie teraz, słuchajcie, tutaj. Więc podjedziemy w to miejsce i odpowiednio dewastatorzy. Tu. Pajączek, dzień dobry. Więc pajączka nie ma.
Pięknie. Dlatego tak lubię tych dewastatorów, oni są przepotężni. Autentycznie. Ale szkoda, że straciliśmy ten, tutaj ten oddział. No, to nad tym trochę boleje. Dobra, kolejne jednostki. Wy mieliście wejść na wzgórze. Miasto natomiast. Na razie na kolejnych dewastatorów nas nie stać, ale można by zrobić, słuchajcie, bufor ze strony zwykłej piechoty. Za dwie tury będziemy mieli też dostęp do terminatorów. Armia chaosu jest o tyle problematyczna, że ona jest szybka. O, lord nekroński, taki duży. Lord niszczyciel. Dość silna jednostka, wredna. Jak widzicie, zadała dużo nawet obrażenia naszemu kapitanowi. Ale zmasowany ostrzał stojących jeszcze w tym samym czasie. Czekajcie, czy ja nie jestem w stanie go zaatakować stąd? A, bo miasto, dobra. Tu byłbym w stanie. Stąd też jestem w stanie. Mogę atakować tylko miasto. Dobra, no to podchodzimy. Czy tak, podejdziemy sobie na pewno kapelanem czy librarianem? Librarianem podejdziemy. I użyjemy... Myślę, że... Dobra, zniszczymy tego pająka. Żeby już nie było z nim więcej roboty. Mogę ostrzelać miasto albo terminat tych. Zwykłych wojowników. Wiecie co, ostrzelam miasto. Signum nie jestem w stanie użyć, ale mogę zrobić tutaj signum i mogę zrobić tutaj signum. Plus jeszcze ściągnąć dodatkowego tego predatora naszego. Albo niech się leczy dalej. Dobra, na razie jedziemy tędy. A skąd te kruty się w ogóle tu pojawiły? Na litość boską. Zniszczyć ich. Oni się spawnują, po prostu mam wrażenie, że losowo czasami. Nie da się całego tego miasta, całej tej mapy przejąć. Okej, okay, no Lord jest niebezpieczny. Możemy zrobić doktrynę dewastatorów plus 2 do celności jeszcze mocniej. Ile by mi to zadało obrażeń? Niewiele, tutaj więcej. Co daje ta celność? Zwiększa celność ataków zasięgowych. Signum to narzędzie komunikacyjne, które szybko... Dobra, zróbmy sobie, słuchajcie, tą doktrynę dewastatorów za 40 wpływu. Mogę się podleczyć. Znaczy tak, zadać mu 2 obrażeń. 3-7. Grant przeciwpancerz. Szkoda, że nie ma dostępu do melty. Jeszcze mamy, słuchajcie, w ogóle... Pancerz plus 1. Kolejny możemy mu dać. Z czemu nie? Ja go zaatakuję zwyczajnie. Nie będę się jeszcze leczyć. Musimy go zdjąć. To w miarę szybko. Dobra, kolejna jednostka. Mam jeszcze 5. Ten predator jest w tym miejscu. Dalej trwa leczenie. No i tutaj atakuję zwyczajnie przyczółek. Możemy natomiast transportowcem przejść w tą stronę i chronić nasze jednostki główne. Dobra, tutaj natomiast... Tak, zastanawiam, czy to jest dobry pomysł, bo oni jak mnie stąd zaatakują, to ja będę miał dość utrudnione tutaj obrony. Ale ewentualnie jestem też szybko w stanie zdjąć te jednostki do... na południe. Okay, kolejna jednostka. Odpoczywać. No i ten nekroński lordzik będzie starał się tutaj, widzicie, właśnie zrobić to, co się bał. On się teraz uleczy. Oślepia na jedną turę. I może jeszcze atakować. No, cwaniak jeden. Dobra, leczymy kapitana. Natomiast nekrońskiego lorda będziemy eliminować. I chyba chaos atakuje z drugiej strony, tak mi się wydaje. Terminatorzy, wreszcie.
Ciężko opancerzona jednostka piechoty, zdolna do pokonania niemal każdego, każdą jednostkę naziemną, niemal niezniszczalni. Znani z niezwykłego ducha, terminatorzy podejmują się misji, których nie byliby w stanie wykonać nawet ich bracia w zwykłych pancerzach wspomaganych. Czy będzie to samotny atak w serce wrogiej fortecy, czy polowanie na super ciężkie machiny bojowe? Wroga ci bohaterowie, weterani pierwszej kompanii będą odpowiedni do wykonania takich straceńczych zadań. Pancerz 11, w porównaniu do zwykłych Astartes, którzy mają pancerz 9, 15 HP, morale, ruch, powiedzmy morale 10, niewiele więcej, miejsca przedmioty 0, ale mają tak, bolter szturmowy o zasięgu 2, więc są w stanie strzelać normalnie jak zwykli marinesi. Trasy pancerza 2 razy, mają pociski kraken przy okazji, no i mają pięść energetyczną, więc bardzo dobrze walczą w zwarciu. Okej, okay. No to co, tutaj od razu. Vespidzi, no dobra. Widzi, niewiele zrobią transporter z transportowcą. Tu zrobimy falę uderzeniową. Dziękuję. Najchętniej przebiłbym się przez nich. Tu zrobię leczenie. Świetnie. No i teraz stąd musimy go załatwić. Czy ja mogę meltę? Brak celów w zasięgu. Czemu ja nie mogę melt? Dobra, signum. Zaatakujemy. Tak, z miasta nie są w stanie nas atakować, więc to jest całkiem niezłe. I teraz tak. Zniszczymy lorda. To jest jeden z najgroźniejszych lordów przeciwnika. Ten ma wykorzystane wszystkie ruchy. Już nie stanowi żadnego problemu. To co, czołg może... Czołg może wycofamy, będziemy regenerować? Albo zaatakujemy tych... Nie, zaatakujemy miasto. Dobra, wy wejdźcie do środka. Transportujemy się dalej przy okazji. Wy się regenerujecie, świetnie. Tutaj mamy wszystko zrobione. Kolejna jednostka. No pięknie, wreszcie nasza piechota. I tą piechotę ustawię sobie tutaj i tutaj. Ewentualnie nawet jeszcze tutaj. Dobra, terminatorzy. Ile oni kosztują? 80. Ło, panie, kosztują 4 naturę jeszcze. No dobra, no ale potrzebujemy ich. Przez 2 tury będą się tworzyć. Możemy zająć kolejny punkt. I powiem szczerze, że to będzie prawdopodobnie rekwizycja czy nauka. Powiem szczerze, weźmiemy rekwizycję i energię. 3 miejsca też na budynki. Pływy by się też przydały. Dobra, bierzemy rekwizycję i energię. Wybrane badania. Ok, mamy opracowanych terminatorów. Moi drodzy, teraz by trzeba było zrobić zrzut orbitalny. I kończymy turę. Zobaczymy, jak ten zrzut orbitalny będzie działać. Prawdopodobnie będziemy musieli zmieścić ich w mieście, powiedzmy 6 oddziałów, i będziemy pewnie za jakąś tam ilość tego wpływu mogli zrzucić go w dowolne miejsce na mapie, które jest odsłonięte oczywiście. To jest na pewno stolica, bo odpowiada, powiedzmy, porównywalnej ilości obywateli. No serio, Vespidzi? Jeszcze będziecie mnie atakować tutaj? Naprawdę? No, chyba nawet nie my to zniszczymy. Z tego co widzę. No właśnie. Ciekaw jestem, co rozwaliło. Może, słuchajcie, może Eldarzy? Czy ja mogę tutaj... podgląd złapać. A, proszę, proszę. Neutralne stwory ich rozwaliły. A! No tego się akurat nie spodziewałem. Jezus. No i Vespidzi kolejni. Dobra. Tych eliminujemy. W ten sam sposób. Tak, Vespidzi. Po prostu neutralne stwory mi zniszczyły miasto. Pięknie, jednym słowem. Pięknie. Dobra. Czołg ma podjechać tu. My podchodzimy tu. Albo i nie.
No to w takim razie, słuchaj, lewitacja... Nie, lewitacji nie możesz zrobić, ale możesz zrobić kopułę telekinezy, też nie. Możesz zwykły atak na niego. Tych zaatakujemy w ten sposób, bo chciałbym uleczyć po prostu naszego tutaj dowódcę. I myślę, że kończymy ostatnie miasto nekroińskie. Przynajmniej główna stolica. Czy główna stolica? Po prostu stolica. Nie, jeszcze coś mają. Ale praktycznie teraz zostali zgnieceni do absolutnego minimum. Posterunek. Dobra, ja bym chciał spróbować, słuchajcie, zaatakować z tej strony. Żeby on się nie... Żeby on mi nie uciekł. Bardzo ładnie. Kogo my tu jeszcze mamy? Ten czołg. Dobra, niech atakuje. Czołg by nie. O, kolejna umiejętność, świetnie. To będzie teraz fala uderzeniowa. W tym miejscu natomiast, no to mówię, musimy się okopać, więc na pewno staniemy w tym miejscu, żeby bronić dostępu. Mamy czołg, fantastycznie, więc to będzie moje zbrojne ramię. Albo zbrojne centrum. No i miasto. Dobra, co robimy w mieście? Słuchajcie, w mieście zrobimy sobie 60, ci kosztują w ogóle 80. Ja bym chciał jeszcze jeden mieć oddział nich. Z prawdopodobnie potrzymam sobie pieniądze, ewentualnie będę mógł jedną turę się zatrzymać. Bo ile kosztuje to? To kosztuje 30. Ten 60. One są już średnio takie opłacalne, powiedzmy, te czołgi na tym etapie gry. Choć dwie takie jednostki to ja bym chciał mieć. Nie, biorę ten czołg. Muszę mieć więcej jednostek. No i możemy zrzucić, słuchajcie, fortecę. Dobra, ustaw tę tarczę sobie na spokojnie. W ogóle to tarcze złe. Jakie leczenie to pełna. Wredne. No i są nasi terminatorzy, właśnie ich chciałem zobaczyć. Jak wyglądają, bardzo fajnie wyglądają, jeszcze potrafią się nieźle przemieszczać. Dobra, na razie pójdziemy na tą stronę. Tylko szkoda, że oni nie mają możliwości wykorzystywania granatów i tak dalej. To tak już tak troszeczkę mniej przydatne. Będziemy robić dalej. Słuchajcie, no potrzebujemy reflektarza kolejnego. Więc budujemy sobie go tutaj. Mamy jeszcze dwa wolne sloty. Powinniśmy też opracować miejsce, ewentualnie... Kto ma zrobić drugiego kapitana, który będzie miał bonusy i boosty do lojalności? Znaczy nie, nie do wpływu. Czekajcie, to nie jest kapitan. To będzie kapelan potrzebny w takim razie. To co, eliminujemy dziada? A myślę, że tak już. Na spokojnie. Kosimy go umiejętnością. I kapelan dokończy dzieła. Świetnie. No to teraz pytanie. Gdzie znajduje się kolejne miasto? W tym miejscu. Świetnie. No to już wiem przynajmniej, gdzie mamy się przemieszczać dalej. I teraz tak. Staniemy sobie gdzieś tutaj, słuchajcie, blisko. Bo chodzi o to, żeby kapelan podszedł i nas wszystkich uleczył. Więc prawdopodobnie okrążymy kapelanem, przejdziemy sobie tutaj, weźmiemy sobie jeszcze dewastatorów gdzieś też na tą pozycję. Kronikarza, który ma, no, powiedzmy tam znośne te hapeki. Tu mamy już pełen asortyment zdrowia, świetnie. No to co, musimy sobie jeszcze przejść z tej strony. Więc trochę pomożemy w osłabieniu przeciwników i wespidów. Na przykład może jeszcze rekwizycja. W miejscu, gdzie nie będą mogli się już po raz kolejny tworzyć.
kolejna jednostka. Więc tak, czołgi. Może przejdziemy trochę do przodu, słuchajcie. Zrobimy mały engage. Bo ja się nadal boję tej cholery, która gdzieś tutaj łazi. No tu dalej jest. No musi gdzieś tu być. No ale musimy do przodu pchać. A to jest już armia, którą jestem w stanie walczyć. Jeszcze z dodatkiem terminatorów. Jest spoko. Więc tak, tutaj nie wyszli dalej, czyli jakby się cofnęli. Przez te pustkowia można by przejść raczej z tej strony, bo tutaj tak, mamy wielkie ruiny miasta. Tutaj są też ruiny miasta, ale sporo punktów, które można odzyskać. W tych ruinach można się okopać i walczyć z nimi na otwartym, patrząc jak będą rozbijać się o nas przez otwarte pole. Dobra, tak czy siak, moi drodzy, tutaj kończę turę. Dzięki serdecznie za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku z Gladiusa. Jeżeli wam się podobało, zostawcie proszę łapkę w górę, zostawcie też komentarz. Zapraszam do Patronite, jeżeli chcecie wspierać kanał. Wasze wsparcie jest nieocenione i dziękuję też wszystkim wspierającym, którzy się na to zdecydowali. To jest no, niesamowite wyróżnienie mnie. Dziękuję jeszcze raz. Więc do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej, pa, pa.